Radio CKP.IDE. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Przy mikrofonie Danuta Stefanko. W dzisiejszej audycji chcemy zaprezentować Państwu recytację dzieci i młodzieży skupionej wokół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Rok 2021 jest obfity w różne rocznice. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił bieżący rok m.in. rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w styczniu obchodziliśmy setną rocznicę jego urodzin oraz rokiem Cypriana Kamila Norwida. We wrześniu obchodzić będziemy 200 lat z dnia urodzin poety. Ich dzieła usłyszą Państwo w tej audycji, ale na początek proponujemy posłuchać wiersza Ignacego Krasickiego, jednego z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia. Nazywany księciem poetów polskich, dostojnik kościelny, poeta, a także prekursor powieści. Urodził się w 1735 roku w Dubiecku nad Sanem, a zmarł w 1801 roku w Berlinie, czyli 220 lat temu. Posłuchajmy więc wykonania 9-letniego Marka Strożeńskiego oraz 8-letniej Władysławy Onofryjczuk. Mysz i kot. Mysz dlatego, że niegdyś całą książkę zjadła, rozumiała, iż wszystkie rozumy posiadła. Rzekła więc towarzyszką, nędzy wasze skróce, spuści się tylko na mnie, jak kota nawrócę. Posłany więc po kota, kot zawsze gotowy, nie uchylił minuty, stanął do rozmowy. Zaczęła mysz egzorty. Kot jej pilnie słuchał, wzdychał, płakał, to widziawszy się udobruchał, jeszcze bardziej wpadła w kaznodziejski zapał. Wysunęła się z dziury, a wtem kot jej złapał. Wilk i owce Ignacego Krasickiego. Choć przykro, trzeba cierpieć, choć boli, wybaczyć, skoro tylko kto umie rzecz dobrze tłumaczyć. Wszedł wilk w traktat z owcami. O co? O je skórę! Szło o rzecz, widząc owce dobrą koniunkturą. Tak go dobrze ujęły, tak go opisały, i się już o te twierdze o siebie nie bały. W kilka dni ten, co owciej skóry zawsze pragnie, widocznie wśród bólubnie, zjadł na polu jagnię, a owce wszyk. Wilk na to, po cóż narzekacie? Wszak nie masz olegniętej zmianki w traktacie. Udusił potem owce, wszyk na wilka znowu. Wilk rzecie, ona sama przyszła do połowu. Niezabawą krzyk znowu i skargi na wilka. Wśród jedną, teraz razem zawiał owiec kilka. Drudzy rwali, wilk rzecie, jam tylko pomagał. I tak, kiedy się coraz większy hałas zmagał, czyli się następnym boje, ci się cicho skradą, zawsze się wytłumaczył, a owce pozwiadał. Ignacy Krasicki, mysz. Każdy się swoim zatrudnia kłopotem. Myślały myszy, co to zrobić z kotem. Mówiły jedne, darami go skusić. Mówiły drugie, lepiej go udusić. Wtem się odezwał szczur szczwany. Bo stary, próżne tut groźby, próżne i ofiary, i dary weźmie, i przysięgi złamie. Najlepiej cicho siedzieć sobie w jamie, a opatrzywszy zewsząd bez woskotu, ani być z kotem, ani przeciw kotu. Dalej chcemy, abyście Państwo posłuchali recytacji Anity Cierkowej utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, polskiego poety czasu wojny, podchorążego Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów, jednego z przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Krzysztof Baczyński urodził się w 1921 roku, a zginął w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku jako żołnierz batalionu Parasol Armii Krajowej. Noc samobójcza. Ta noc bez pożegnania. Noc bez gwiazd. Noc bez ruchu. Długo mi wiatr histeryczny tłumaczył epilog najprostszy. Aż oto śmierć dzisiejszą, ciężko bijąc ukłu. Jestem bezradny.
jak motyl. Motyl nabity na oszcze. Rzeka przez okno widać. Stanęła. I czeka. Przez okno widać miasta nasunięty witraż. Na wierszach ślady krwi. Nie przeczytasz szyżytych epopei. Nie zobaczysz ani jednego człowieka. Odpływam nocą najstraszniejszą. A dokąd? Już wszystko jedno. Oczy zamknął odwroty w życie jak drzwi. Ręce jak drewno. Ręce jak drewno. Ręce jak drewno. Już spod nóg stoczył się świat wąskim strumykiem krwi. I tylko czarne szkielety mebli płynąc ode mnie wokoło stoją. A jutro rano jak dziś przyjdą na okno małe wróble i niesfoszone obejrzą śmierć zastygłą w moim pokoju. Byłeś jak wielkie stare drzewo. Byłeś jak wielkie stare drzewo, narodzie mój, jak dom zuchwały. Wezbrane ogniem soków zrałych, jak drzewo wiary, mocy, gniewu. I jęli ciebie cieśle orać i ryć się rylcem u korzeni, żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. Jęli ci liście drzeci ścinać, byś nagi stał i głową zginął. Jeli ci oczy z ognia łupić, byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy. Jeli ci ciało w popiół kruszyć, by wydrzeć Boga z żywej duszy. I otoś stanął sam, odarty, jak martwa chmura za kratami, na pół cierpiący, a pół martwy, poryty ogniem, batem, łzami. Wielości swojej rozegnany, w miłości swojej jak pień twardy. Haki pazurów wbiłeś w rany swej ziemi i śnisz sen pogardy. Lecz kręci się niebiosów zegar i czas o tarczę mieczem bije i wstrząśnie się z poblaskiem nieba. Posłuchasz serca. Serce żyje. I zmartwychwstaniesz jak Bóg z grobu, z huraganowym tchem skroni. Ramiona ziemi się przed tobą otworzą. Ludu mój, do broni. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, polska poetka i dramatopisarka dwudziestolecia międzywojennego, luźno związana ze Skamandrem. Jej utwory poetyckie słyszymy w kolejnych dwóch recytacjach. Najpierw Halina Kundelska zarecytuje Biedny ktoś, smutny nikt, po czym Zofia Dalek recytuje wiersz Pocałunki. Co ciekawe, wiersze Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej były często wykonywane jako piosenki, śpiewane m.in. przez Ewę Demarczyk do muzyki Zygmunta Koniecznego, Czesława Niemena czy Krystynę Jandę do muzyki Jerzego Satanowskiego. Urodzona 1891 roku w Krakowie, a zmarła w 1945 roku w Manchesterze. Halina Kundelska. Ktoś ma dziś serce chore, tę zimną, mroźną porę. Dyga spłoszona świeca, wicher dmucha do pieca, dmucha do pieca. Jęczy, płacze w kominie ten, co ma nikt na imię. Ktoś jest zły, gdy ktoś ma dosyć, a nikt płacze po nocy. Płaczę po nocy. Źle komuś, źle nikomu. W przestrzeni i w domu. Nikt gra na smętnym flecie i myśli o zaświecie.
o zaszwiedzie. Ten, co chce zostać nikim, słucha jego muzyki. Słucha, potrząsa głową, odkłada broń gotową. Broń gotową. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Pocałunki. Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przyszłego roku. Nie widziałam cię już od miesiąca. I nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać można żyć bez powietrza. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia. To jest bardzo mało. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną linię własną ręką. Kilka słów, doprawdy nic wielkiego. Tak. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo, na rzeźbę obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przyszłego roku. Nie widziałam cię już od miesiąca. I nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać można żyć bez powietrza. Cyprian Kamil Norwid, właściwie Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid, Herbu Topór. To jego wiersz usłyszymy w kolejnej recytacji. Polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof urodził się w 1821 roku, czyli 200 lat temu w Laskowie Głuchach w województwie mazowieckim. Zmarł w 1883 roku w Paryżu. Często uznawany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za zbytnie uproszczenie, zaliczając jego twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu. Moja piosnka, recytuje Wiktoria Onofryjczuk. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęsknę mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, bo psować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęsknę mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęsknę mi, panie. Tęsknę mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, czy leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęsknę mi, panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęsknę mi, panie. Tęsknę mi ówdzie, gdzie ktoś o mnie stoi i tak być musi, choć się tak nie stanie przyjaźni mojej. Tęsknę mi, panie. Wisława Szymborska, polska poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka, felietonistka. Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkini Polskiej Akademii Umiejętności, dama Orderu Orła Białego. Urodzona 1924 roku na Prowencie, obecnie część Kurnika w województwie wielkopolskim. To jej utwór Gawenda o miłości do ziemi ojczystej zarecytuje słyszana już dziś Anita Cierkowa. Bez tej miłości można żyć. Mi serce suche jak orzeszek. Malutki los na parskim pić. Z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję. W mroku kryjówkę sobie uwić. O blasku próchna
mówić, dnieje. O blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie i jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu. Ziemia ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać się i żyć, ale nie można owocować. To był ostatni z utworów, które dziś chcieliśmy zaprezentować. Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć Państwu twórczość kilku polskich poetów. Korzystając z okazji, dziękujemy serdecznie dzieciom i młodzieży za piękne wykonania i życzymy odkrywania kolejnych dzieł w polskiej literaturze. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Międzynarodowy Projekt Jedności Polacy – Obywatele Świata realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.